Witam Państwa bardzo serdecznie. Zaczynamy Ratajski Fyrtel Kultury. Za naszymi oknami już jesień. Mamy październik, a skoro o październiku mowa, to świętujemy razem z seniorami. Zapraszam. Fotografia zawsze pisana jest światłem. Jak można zmienić je z materiału, na którym się pracuje, w przedmiot swojej pracy? Nad tym musieli się zastanowić uczestnicy 4. Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii imienia Ireneusza Zjeżdżałki pod tytułem Światłem zapisane. Jest to ogólnopolski konkurs fotograficzny. Otwarcie wystawy pokonkursowej oraz wręczenie nagród odbyło się 19 października w Domu Kultury Poland 100. Zorganizował go Wielkopolski Związek Artystów Plastyków. W zasadzie to był temat dowolny, z tym, żeby jednak wynikało, że widać światło, że obraz powstaje pod wpływem pracy światła. Tak więc nie ma fotografii żadnej, jeżeli nie ma światła. Właściwie można powiedzieć, że po ciemku się nie da zrobić dobrej fotografii. Wszystkie fotografie powstają dzięki temu, że widzimy jakieś zarysy światła, które padają, czy to na twarz właśnie, jak pani mówiła, kobiety, czy na jakąś architekturę, czy pejzaż. Jeżeli potrafimy zakomponować dobrze taki obraz, tak żeby to światło, takie promienie świetne, czy jakieś plamy w ogóle, żeby to było ładnie zakomponowane, to wtedy właśnie o to chodzi. I myśmy jako jury starali się takie fotografię właśnie nagrodzić czy pokazać na wystawę, gdzie widać, że nie jest taki sobie pejzaż jakikolwiek, tylko jednak widać jakieś fragmenty oświetlone. Konkurs jest przeglądem dokonań i prezentacją dorobku artystów z całego kraju, mający na celu integrację miłośników fotografii. Wzięło w nim udział 1200 osób. Podczas wernisażu wystawy zostały wręczone wyróżnienia, nagrody i medale za zasługi dla fotografii polskiej w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W Domu Kultury Poland 119 października odbył się także wernisaż wystawy kolejnych fotografików. Leszek i Dominik Lesiczka także skupili się na świetle w swojej pracy. Wystawa Poezja Słonecznego Zapisu ma pokazać, że tutaj słońce jest głównym medium malarskim. Leszek Lesiczka od 40 lat zajmuje się fotografią. To fotograf, nauczyciel czy przewodnik, redaktor foto zeszytów i honorowy członek Poznańskiego Związku Artystów Plastyków. Obrazy pięknie współgrają wtedy, gdy jest cisza. A cisza właśnie dokonuje niesamowitej sztuki, bo można tak powiedzieć w cudzysłowie obmywa człowiekowi duszę. A dusza, która się obmyła w ciszy, no dokonuje niesamowitej sprawy, bo potrafi w pewien sposób wsłuchać się właśnie w światło. I w związku z tym, że wyszliśmy od ciszy i doszliśmy do sztuki i do światła, ja myślę, że światło dokonuje niesamowitych rzeczy, niesamowitych spraw, dokonuje wręcz cudów. I dzięki temu światłu to możemy takim spętować jednym zdaniem, że światło tak naprawdę odnajduje to, co w duszy gra, a jednocześnie odkrywa serce i potrafi zapisać to, co w rzeczywistości jest najpiękniejsze. I syn Dominik Lesiczka, ilustrator, projektant, pastelista, ukończył wzornictwo przemysłowe, fotografię, malarstwo i grafikę. Posiada tytuł magistra sztuki, absolwent Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych. W swoich pracach prezentowanych w Domu Kultury Poland 100 postanowił oświetlić miejsca znane poznaniakom. Jest faktycznie kilka takich miejsc, typu brama właśnie Ichot, typu właśnie też scena Teatru Polskiego. I chciałem też pokazać w moich fotografiach różne sposoby tworzenia światła. Tak jak mówię się, że malujemy światłem, to chciałem, że faktycznie można malować tym światłem. To są bardzo wymagające miejsca pod względem technicznym, ale też można właśnie w tych takich niuansach dostrzec naprawdę coś zniewalającego, tak, uświecić taką chwilę i naprawdę to jest dla mnie coś takiego, co aż budzi we mnie ogromny entuzjazm i właśnie tego szukam też w fotografii, zwłaszcza w fotografii reporterskiej albo fotografii na łamach teatralnych, czy właśnie podczas spektaklu. No właśnie, ale te obrazy, te fotografie, właśnie nie bez kozary się pomyliłam, wyglądają później jak obrazy, bo można je wydrukować na płótnie i rzeczywiście wyglądają jak malowane. O to chodziło? Dokładnie, ale też zależało mi na pokazaniu różnych technik, bo zasadniczo to jest kilka właśnie wydrukowanych na płótnie
kilka jest właśnie drukowanych taką tradycyjną techniką i można też zobaczyć kontrast między właśnie tymi fotografiami. Tak samo nawet jest właśnie prezentacja właśnie studiów spektralnych w tradycyjnej technice i też jest na wydruku cyfrowym. Malowanie obrazów to sztuka tylko dla wybranych, a malowanie ich ustami to już umiejętność wyjątkowa. Mieszkańcy naszej dzielnicy mogli uczestniczyć w ekskluzywnym wydarzeniu i oglądać proces tworzenia obrazu malowanego ustami. Jerzy Omelczuk namalował ich w ten sposób ponad 4000. Ten stworzony 11 października w Domu Kultury Jagiellonka został na Ratajach i można go oglądać na osiedlu jagiellońskim 120. Jerzy Omelczuk urodził się w 1957 roku z dziecięcym porażeniem mózgowym. Malować ustami zaczął w wieku kilkunastu lat. Dziś mieszka na Łazarzu. Dla artysty malowanie to całe życie. Ja mówię zawsze, że każdego Rumuna trudno miłość. Albo się to kocha, albo się nie dowiedzi. Jerzy Omelczuk maluje najczęściej farbą olejną. Są to pejzaże, portrety, postacie kobiece czy zwierzęta. Od 1982 roku należy do Światowego Związku Artystów Malujących Ustami i Nogami. Z wydawnictwem Amun współpracuje od roku 1993. To stąd najwięcej osób kojarzy jego pracę. W roku 2001 z rąk ministra kultury i dziedzictwa narodowego otrzymał odznaczenie Zasłużony Działacz Kultury. Aktorka filmowa i teatralna oraz pisarka przez 23 lata występowała na deskach Teatru Polskiego w Warszawie, wystąpiła w kilkudziesięciu filmach kinowych, telewizyjnych, serialach, przedstawieniach teatralnych i teatru telewizji. Jest autorką książek dla dzieci. Laura Łącz przed mieszkańcami naszej dzielnicy wystąpiła 21 października w Domu Kultury Jubilat. I jak się okazało, nie po raz pierwszy. Na tym dużym osiedlu pięknym jestem już drugi raz i w ogóle w Poznaniu bywam z różnych powodów. Również z powodu takiego, że czasem po koncercie, jeżeli to jest dla seniorów, to również opowiadam o klinice okulistycznej, z którą współpracuję, o leczeniu jakichś dolegliwości różnych. Ale przede wszystkim specjalizuję się w poezji polskiej, konstruuję sama takie monodramy poetycko-muzyczne dla różnych grup odbiorców, bo i dla młodzieży licealnej też, ale bardzo chętnie występuję dla seniorów na uniwersytetach trzeciego wieku, w klubach seniora, w takim jak tu też. Myślę, że będzie dojrzalsza publiczność dzisiaj. Także mam różne programy. Ten Między mną a tobą, ten tytuł zaczerpnięty jest z cyklu ballad Bolesława Leśmiana, ale też dziś będzie bardziej w stronę patriotyczną, no bo mamy oczywiście stulecie odzyskania niepodległości i nie zbliżają się te daty listopadowe i święto zmarłych i wszystkich świętych i 11 listopada, no to stulecie w tym roku szczególnie hucznie obchodzone, więc dziś będzie też część patriotyczna mojego wystąpienia. Można powiedzieć, że właśnie te inspiracje czerpie pani dlatego, że filologia polska się pojawiła u pani w życiu i ten język polski jest pani szczególnie, no wiadomo, bliski. Zdecydowanie tak. Ta filologia się pojawiła, bo ja już pisałam jako młoda dziewczyna wiersze o miłości i o egzystencji, a nie dla dzieci jak ostatnio, bo takie jest zapotrzebowanie. Dużo podręczników szkolnych też piszę. Ale jeśli chodzi o poezję polską, to zdecydowanie tak. Od zawsze, od czasu szkoły teatralnej, od czasu filologii polskiej, którą jak pani wspomniała, drugi fakultet ukończyłam, ciągle w tej poezji jestem zatopiona, również śpiewanej. I bardzo dobrzy kompozytorzy dopisali na moją prośbę do niektórych wierszy, ballad, na przykład Leśmiana, muzykę i stąd powstały te programy. Programy takie jak Między mną a tobą czy Ziemia pamięci o tematyce patriotycznej, której fragmentów też mogła przysłuchać się publiczność w jubilacie. Recital Laury Łącz odbył się w ramach Tygodnia dla seniora. Na brzeg wyrzuca ziarna sypki piach.
jak piosenka Ona tańczy dla mnie brzmi zagrana na fortepianie lub jak ozdobniki zrewolucjonizowały muzykę, dowiedzieli się uczniowie szkół z Chartowa podczas pokazu multimedialnego Pora na kompozytora. Spotkanie zostało zorganizowane 10 października w Domu Kultury Orle Gniazdo w ramach 5. ogólnopolskiego projektu Nie boję się muzyki. Poprzez zabawę, poprzez taką właśnie edukację, którą my proponujemy, dzieciaki dowiadują się o tym, gdzie żyją, w jakim kraju, w jakiej kulturze, z jakimi tradycjami, dlaczego muzyka jest taka ważna, dlaczego jest dla nas powinna być istotna i z czym to się w ogóle, ta muzyka, której oni dzisiaj słuchają, czym to się w ogóle je? Gdzie ona ma te swoje korzenie? To techno, ten rap, to disco polo. To nie są wszystko dźwięki, które spadły na nas z kosmosu, tylko one mają swoją bardzo głęboką tradycję i głębokie korzenie. Uczniowie dowiedzieli się, jak trudne jest komponowanie, czym jest w muzyce kolorystyka, czym jest korespondencja sztuk i jak jest ważny podkład muzyczny w filmie. Spotkanie było skierowane do młodzieży, bo muzyka, zdaniem Fundacji Fabryki Sztuki, ma w sobie nie tylko walory estetyczne, ale i edukacyjne. Fundamentem życia, fundamentem rozwoju i cywilizacji, wszystkiego, co się dzieje, jest dziecko. W związku z czym ta edukacja i świadomość dziecka jest dla mnie najważniejsza, bo kiedy ją zbudujemy, kiedy dzieciom, młodszym, starszym, uświadomimy prawdę, uświadomimy to, co jest w życiu ważne, to będziemy mieli wykształconego, fajnie dorosłego człowieka. Dla nieco starszych mieszkańców naszej dzielnicy Fundacja Fabryka Sztuki zorganizowała spotkanie M jak Mozart. A kiedy byłem szczubak zielony, szczęśliwy bosko, wobec małżony, by list napisać dużo wytkliwy, to pensjonerki nad. Czy w trakcie wojny może być wesoło? Okazuje się, że tak, ale tylko w Zielonym Batalioniku, czyli z kabaretem na froncie. Ten spektakl muzyczny przenosi widza do czasów, gdzie z przyśpiewek ludowych, pieśni żołnierskich oraz pieśni i arii operetkowych zaczęła się kształtować współczesna piosenka. Mieszkańcy naszej dzielnicy mogli oglądać spektakl 13 października w Domu Kultury Jędruś, reżyseria Klub Szyderców BIS. My nawiązujemy do tego naszego polskiego pierwszego kabaretu i do Zielonego Baronika, ale też potem do Momusa i do tych kabaretów, które działały podczas I wojny światowej. A chcemy to zrobić przenosząc widza w 1915 rok na front do legionów polskich, które stacjonowały w okolicach Sandomierza. I my tworzymy taką niesamowitą sytuację, że oto legioniści chcą się lekko zrelaksować. I szykują przedstawienie. I się nagle robi wesoło. I się nagle robi wesoło, no bo myślę, że też szukali takich momentów na wojnie, na froncie, żeby się całkiem nie zdołować, żeby jednak się podeprzeć na duchu i szukali takich momentów. Klub Szyderców BIS to muzyczny kabaret literacki działający aktywnie w Poznaniu od 3 lat. Formacja narodziła się przy okazji wieczorów z piosenką Nieobojętną, które odbywają się cyklicznie od 2014 roku w kafe Dylemat na poznańskich Jeżycach. Wiatr za szybami śmieje się, siakby w to życie takie złe. Spektakl kabaretowy Zielony Batalionik był pierwszym spotkaniem w ramach cyklu organizowanego w Domu Kultury Jędruś, związanego z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Co jeszcze w planach? Śpiewanie pieśni patriotycznych 11 listopada, na które zapraszamy wszystkich mieszkańców Rataj. Dzień wcześniej odbędzie się spotkanie z piosenką harcerską. Jest to impreza pod nazwą Braterski Krąg Pokoju. Odbędzie się to 10 listopada i oczywiście tydzień później, już po raz 30, organizujemy turniej tenisa stołowego zorganizowany oczywiście z okazji rocznicy odzyskania niepodległości. Wszystkie te imprezy odbędą się w Domu Kultury Jędruś na osiedlu Armii Krajowej 101. Sztuka wiązania sznurków bez użycia igieł, drutów czy szydełka. Warsztaty makramy odbyły się w Domu Kultury na Pięterku 13 października. Chętnych nie brakowało.
Panie podczas warsztatów własnoręcznie tworzyły ozdobę na doniczkę, wszystko pod okiem specjalistki Moniki Zimińskiej. Jak świat światem już pierwotnie podejrzewam, sobie tam łączyli, wyplatali i na tym będziemy bazować, czyli na takim naturalnym wyplataniu to są bardzo proste sploty, które będziemy układać tak, żeby powstała całość spójna z tych niby supełków. Naszym motywem przewodnim będą rośliny dzisiaj, więc będziemy wyplatać makramę, która będzie takim pojemnikiem na rośliny i w ten sposób łączymy naturalne wyplatanie, naturalne rośliny i to wszystko będzie się nam pięknie komponować razem. I okaże się najprawdopodobniej, że od zarania dziejów my jako kobiety lubimy takie rzeczy robić, czy rzeczywiście tak? Kobiety, ale mężczyźni też. Szczególnie chłopcy, w ogóle mali albo nastolatkowie, uwielbiają. Najpierw mówią nie, krygują się, ale potem faktycznie siadają i wyplatają. Jest w tym coś takiego właśnie naturalnego, ale faktycznie to my kobiety chyba jednak troszeczkę bardziej dbamy o to, jak wygląda dom i pilnujemy, żeby była zieleń, bo zdajemy sobie sprawę, jak ona jest ważna, więc chyba faktycznie tak, większość pań dzisiaj. Ale ma się pojawić jakiś nastolatek, czekamy. Zapotrzebowanie generalnie właśnie na takie makramy są, to się robi popularne, modne, designersko, teraz chcemy sobie urządzać swoje domy. Jak to wygląda? Tak, właśnie. Ja myślę, że to się wzięło stąd, że bardzo wróciły do łask wszystko, co było modne w latach 80. Czyli tak jak mamy teraz modne szerokie marynarki, tak mamy też modne makramy. One oczywiście teraz mają taki nowoczesny sznyt, takiego już XXI wieku. Mamy dużo lepsze materiały, to już nie jest jakiś sisal czy poliester, tylko mamy już dobrej jakości bawełny na przykład. Więc one mają taki nowoczesny sznyt, ale faktycznie myślę, że to jednak te lata 80. przeważają i teraz nie jest to synonim obciachu, bo w latach 90. to był makrama, to był jeszcze synonim obciachu, babcie miały jeszcze te paprotki, a w tej chwili mieć paprotkę w pięknej bawełnie, to już jest design. Spotkanie seniorów pełne jesiennych kolorów, smaków i zapachów, tak musi być na corocznych dożynkach organizowanych przez Klub Seniora Wigor działającego przy Domu Kultury na Pięterku. Impreza z okazji zakończenia lata, ale już w jesiennych barwach, odbyła się 12 października. Dożynki urządzamy zawsze co roku w miesiącu październiku lub na przełomie września i października. Wybieramy starostę i starościnę, starosta z starościną. Przyjmują wieniec piękny, upleciony z tegorocznych kłosów. Przyjmują chleb upieczony z tegorocznej mąki. Dzielą go później sprawiedliwie wśród wszystkich, którzy uczestniczą w dożynkach. Urządzamy też i kiermasz, na którym pokazujemy nasze plony z ogródków, albowiem dożynki to są żniwne dożynki, a my mamy dożynki ogrodowe. Widzimy na stole naszym jabłuszka, widzimy orzechy, śliwki, wszystko to, co nasze koleżanki i koledzy przynieśli ze swoich ogródków. Zawsze na zakończenie naszego dożynkowego święta jest króciutka potańcówka, jest dobre jedzenie, organizujemy zawsze na dożynki jakieś podroby. Seniorzy w ramach zajęć organizowanych przez Wigor spotykają się raz w tygodniu od wielu lat zawsze w piątek o godzinie 17. Wszystkie piątkowe popołudnie są odpowiednio wcześniej przygotowywane i zorganizowane. W klubie Wigor są seniorzy związani z nim od samego początku, przychodzą więc tutaj od ponad 20 lat. Drodzy Państwo, a na jakie wydarzenia warto wybrać się w najbliższym czasie? Harcerze organizują trzeci osiedlowy rajd Ratajga. Podczas spaceru mieszkańcy dowiedzą się, jakie tajemnice i zagadki kryją się między ratajskimi domami kultury, supersamami i betonowymi deskami. Zbiórka 27 października o godzinie 9 w Domu Kultury Poland 100. I nieco później, ale także 27 października odbędzie się pierwszy ratajski festiwal iluzji Zaczarowane Pięterko. Pokazy magii dla dzieci i dorosłych w wykonaniu profesjonalnych iluzjonistów. Program dla dzieci rozpocznie się o godzinie 16, a dla dorosłych o godzinie 18.30. Bezpłatne wejściówki na program dla dzieci oraz płatne dla dorosłych można nabyć w Domu Kultury na Pięterku na osiedlu Orła Białego 5. Drodzy Państwo, i ostatnia zapowiedź, tym razem na koncert Dziewczyny jak te kwiaty, który odbędzie się w Domu Kultury Orle Gniazdo 4 listopada o godzinie 16. Przed publicznością wystąpi Witold Żuromski i Marcin Smolczyk. Zapraszają na program muzyczno-kabaretowy. Wstęp wolny.
Drodzy Państwo, to już wszystko w tym wydaniu Ratajskiego Fyrtla Kultury, a ja zapraszam na kolejne, które już 6 listopada. Życzę miłych tygodni i do zobaczenia.